Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Wiem, że na kanale dawno nic nie było. Niestety dopadła mnie grypa. Jeszcze, że tak powiem, nie jestem w pełni sprawny, ale postaram się ten film nagrać i wrzucić go na kanał. Dzisiaj film krótki, ale treściwy. Mianowicie sprawdzimy, czy możemy wykorzystać pełny potencjał procesora Ryzen 2700 na płycie z chipsetem X370. Było sporo pytań i to pod filmami, jak również pytaliście na Facebooku, czy też na e-mailach. Czy jeżeli kupicie procesor Ryzen drugiej generacji i nie zdecydujecie się na najnowszą płytę, czy na płytę z najnowszym chipsetem X470, czy będziecie mogli wykorzystać jego pełny potencjał. Chodzi oczywiście o zegary procesora, czy to w grach, czy to w aplikacjach. Za to odpowiadają dwie funkcje, Precision Boost 2.0 i XFR 2.0. Zobaczymy, czy te funkcje działają poprawnie na płycie z chipsetem X370. Sprawdzimy sobie również czas dostępu do pamięci, bo w procesorach Ryzen drugiej generacji ten czas został skrócony. I pokażę Wam jeszcze, jak podkręcić w bardzo łatwy sposób procesor Ryzena, czy to pierwszej, czy drugiej generacji, za pomocą programu Ryzen Master. W dzisiejszym teście użyję płyty Aorus X470 Gaming 7 Wi-Fi, czyli jedna z bardziej wypasionych płyt z najnowszym chipsetem pod podstawkę na podstawkę M4 i druga płyta MSI X370 M-Power Titanium, czyli również jedna z bardziej wypasionych płyt. Rzecz jasna, żeby posadzić procesory drugiej generacji na płytach z chipsetami X370 i B350, musimy najpierw update'ować BIOS do najnowszej wersji. Na początek sprawdzimy, do jakich wartości boostuje pod obciążeniem programem OCCT Ryzen 2700 na obydwu płytach. Jak widać, różnice są, ale są to różnice znikome, wynoszące zaledwie 25 MHz. W Cinebench różnica w taktowaniu procesora utrzymuje się na tym samym poziomie, czyli 25 MHz mniej na płycie z chipsetem X370, a wynik to przewaga 44 punktów na chipsecie X470. W benchmarku Geekbench, mimo niższych zegarów na płycie X370, procesor osiąga na niej delikatną przewagę, zarówno pod względem wydajności pojedynczego rdzenia, jak i wielowątkowości. W blenderze Ryzen 2700 osiąga niemalże identyczne wyniki na obydwu płytach, różnica to zaledwie 8 sekund. Opóźnienia pamięci na obydwu płytach są, można powiedzieć, identyczne, a różnica wynosi 0,4 nanosekundy, czyli chipset nie ma tutaj wiele do powiedzenia. W grach różnica w taktowaniu rdzeni procesora dochodzi do maksymalnie 50 MHz, w przypadku Far Cry 5 różnica w średnim FPS wynosiła 4 klatki na sekundę. Jak obiecałem wcześniej, pokażę Wam teraz, jak w łatwy sposób możecie podkręcić procesor za pomocą programu Ryzen Master. Wystarczy wejść w zakładkę Creator Mode, następnie kliknąć zakładkę Manual i możecie zmieniać częstotliwość pojedynczych rdzeni, lub też możecie zaznaczyć opcję All Cores i zmieniacie częstotliwość wszystkich rdzeni naraz. Po ustawieniu odpowiedniej częstotliwości, rzecz jasna, musicie ustawić odpowiednie napięcie. Pamiętajcie, że każdy procesor kręci się inaczej, także musicie dobrać odpowiednie napięcie do Waszego procesora i nie radzę Wam przekraczać napięcia 1,45 V. Kolejna zakładka umożliwi Wam zmianę parametrów pamięci. Możecie ustawić odpowiednie dla nich napięcia, również opóźnienia, czyli timingi, jak i samo taktowanie. Teraz oczywiście należy zapisać zmiany, komputer wymaga restartu i macie procesor, jak i pamięci podkręcone. Tak samo dokładnie możecie zrobić w zakładkach profil 1, profil 2. Możecie ustawić sobie dwa różne taktowania procesora i później między profilami przerzucać. Rzecz jasna, w każdej chwili profil można zrestartować. I jeszcze jedna bardzo przydatna zakładka to monitoring. Podczas testów procesora na stabilność możecie sprawdzać sobie, jakie jest taktowanie na poszczególnych rdzeniach i jakie temperatury procesor uzyskiwał podczas testów. Jak widzieliście, różnice w wydajności procesora na obydwu tych chipsetach są marginalne. Wynika to tak naprawdę z delikatnie niższego taktowania procesora na wszystkich rdzeniach, około 25 MHz, ale jak najbardziej ta opcja Precision Boost 2.0 i XFR 2.0 działa na płytach z chipsetami X370 i B350. Oczywiście to, o czym mówiłem wcześniej, czyli musicie mieć najnowszy BIOS na tych płytach. Jeżeli nie możecie tego BIOSu sami wgrać, bo nie posiadacie procesora Ryzen pierwszej generacji, to poproście o taką opcję w sklepie, a takie opcje są dostępne. Jedynie co stracicie, jeżeli nie kupicie płyty z chipsetem X470, to technologię Store MI, czy jak to woli Store MI. Chodzi o to, że możecie przyspieszyć działanie dysku talerzowego, łącząc go z dyskiem SSD, nawet o niedużej pojemności. Ale tym tematem zajmę się w osobnym odcinku i powiem Wam, jak to wszystko ustawić, jak to zrobić, jak to działa i jakie z tego płyną korzyści. Na dzisiaj ode mnie to będzie wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jak zwykle poproszę Was o łapę w górę, jak Wam się film podobał. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.